Dzisiaj w ramach naszego cyklu Religia dla każdego chciałbym poświęcić kilka chwil tematowi, który wydaje się ograny, znany powszechnie. Każdy właściwie z nas jest ekspertem od tego tematu, ale może warto na niego spojrzeć trochę od strony takiej niekonwencjonalnej, niecodziennej. I być może dla wielu będzie to zaskoczenie, że można na modlitwę, bo właśnie o modlitwie chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Można zobaczyć ją jako pewne zjawisko kulturowe, dość powszechne ku zaskoczeniu niektórych i na pewno nieograniczone tylko do murów kościelnych czy do pobożnych pielgrzymek. Tak samo jak w przypadku Wielkiego Postu, o którym niedawno rozmawialiśmy, a dokładniej o tej praktyce rozpoczynającej się w życiu Kościoła katolickiego w Wielką Środę Popielcową, powszechnie nazywaną Popielcem. Ta praktyka łączy się właśnie z tymi 40 dniami. No czasem dla niektórych oprócz 40 dni Wielkiego Postu w grę wchodzi również każdy piątek, bo tak się utarło w Kościele katolickim, że na przykład w piątki są ludzie pobożni, którzy nie jedzą mięsa. W każdym razie w wypadku modlitwy na pewno nie można tego łączyć z żadną uroczystością, z żadnym świętem czy z żadnym jakimś momentem kalendarza liturgicznego, ale jest to coś, co jest wpisane niejako w życie religijne człowieka wierzącego i to jest niezależne od różnych religii, bo jest modlitwa obecna w chrześcijaństwie, tym najbardziej nam znanym w judaizmie, w islamie, w religiach Dalekiego Wschodu. Ale każda z tych tradycji pielęgnuje swoje odmienne tradycje. Przeważnie łączy się to z recytowaniem tekstów wziętych ze świętych ksiąg. Na przykład w chrześcijaństwie i w judaizmie bardzo rozpowszechniona jest tradycja modlenia się psalmami, czyli tymi poematami, które są częścią Biblii hebrajskiej, ale przeszła również do kościołów chrześcijańskich. W katolicyzmie na przykład bardzo poważnie traktowana jest modlitwa do świętych, którzy są traktowani jako takie media, pośrednicy między Bogiem a człowiekiem. Właśnie modlimy się do świętego Antoniego w wypadku, gdy nam coś się zgubi i ufamy, wierzymy, że ten sympatyczny święty włoski pomoże nam w znalezieniu zguby. Są ludzie, którzy modlą się do Judy Tadeusza w sprawach beznadziejnych. No więc każdy ze świętych ma swoją specjalizację, moglibyśmy powiedzieć, a najbardziej wszechstronną, oczywiście pośredniczką w modlitwach jest Matka Boża, która jest też nazywana taką pośredniczką wszelkich łask, bo do niej najchętniej katolicy się modlą. Ale to jest tylko jeden z aspektów modlitwy i chyba ten nie najważniejszy. To, że modlitwa kojarzy się z takimi dewocyjnymi praktykami, sprawia, że wielu ludzi, zwłaszcza młodych, po kilku latach praktykowania, często takiego wymuszonego przez lekcje religii czy pierwszą komunię, ma dość, bo modlitwa się kojarzy właśnie z jakimś obowiązkiem narzuconym, niechcianym, nudnym, bo to jakieś tam litanie, a to różańce, a to jeszcze jakieś inne dewocjonalia, które no po prostu są nudne i wydaje się niczego tak naprawdę do naszego życia nie wnoszą. Otóż od pewnego czasu również w chrześcijaństwie i w katolicyzmie nawet wchodzi taka praktyka modlitw atematycznych. To znaczy nie mamy na myśli żadnych tekstów, nie recytujemy, nie rozmyślamy na jakieś
na temat jakichś scen, czy z życia Kościoła, z życia Jezusa, z Ewangelii, tylko po prostu wybieramy jakiś taki moment spokoju, najchętniej daleko od telefonów, różnych mediów, które by nam mogły przeszkadzać, nie wiem, odbiorników, telewizora, laptopa, no to wszystko odsuwamy od siebie i koncentrujemy się właśnie na sobie. I to jest bardzo dla wielu zaskakujące, że modlitwa może być formą wsłuchiwania się we własne ciało. Na przykład modlitwa może polegać na tym, że zaczynamy świadomie oddychać. Przez kilka minut nic innego nie robimy, tylko wdychamy powietrze, wydychamy i staramy się uspokoić nasze ciało w rytmie tego wdechu i wydechu. I możemy oczywiście z tym łączyć na przykład jakieś myśli wdzięczności za fakt, że żyjemy, że możemy nasze życie odnieść właśnie do Stwórcy. Po tym pierwszym dwóch, trzech minutach takiego uspokojenia, głębokiego oddychania, gdy już wprawiliśmy się w taki spokój, możemy zacząć myśleć o tym, że nasze ciało jest wprawiane w życie poprzez zespół żył, tętnic, które każdą komórkę w nas utleniają, wprowadzając właśnie krew utlenioną, wyprowadzając krew do serca i to serce, które działa jak ten silnik napędowy, całe nasze ciało utrzymuje w życiu, w dobrej kondycji. Ja to mówię o tym, ale są ludzie, którzy, na przykład Tony DeMello, o którym już wspomniałem, on jest właśnie takim mistrzem tej modlitwy skupionej na własnym ciele. On poleca taki namysł nad tym, żeby zacząć od czubków palców u nóg, przeprowadzać myślą tą krew, która niesie właśnie te soki żywotne do całego ciała i znowu odzyskujemy jakby spokój, który w codziennym wirze tracimy. I znowu kilka takich minut może sprawić, że inaczej zupełnie reagujemy na świat, pełniej dostrzegamy rzeczy wokół nas. I te modlitwy właśnie tak rozumiane, które mogą być spokojnie praktykowane również przez ludzi niewierzących, można wynieść z naszego pokoju, na przykład w czasie spacerów w parku. Ja akurat mieszkam w Warszawie, więc chodzę często do łazienek czy do parku Dreszera na Mokotowie i przyglądając się drzewom, ptakom, znowu czuję się częścią tej natury, która mnie otacza, jej piękna. Jeśli jest lato, przypatruję się kwiatom, jeśli jest zima, tak jak teraz, również pięknu śniegu białego. I to wszystko staje się modlitwą. To wszystko może być czymś, co nas wprawia w taki modlitewny trans. I mówię o tym dlatego, żebyśmy zdali sobie sprawę, że naprawdę nie musimy uczyć się modlitwy tylko od urzędników Pana Boga, od specjalistów, od księży czy jakichś właśnie przewodników w chórze kościelnym czy w jakichś modlitwach prowadzonych właśnie przez, które są oczywiście, mogą być bardzo ważne i są ważne dla jakichś kółek różańcowych, ale nie tylko to może być modlitwą. Także zachęcam do takiej modlitwy atematycznej, która nas wprowadzi w świat, pozwala nam go chłonąć pełni, pełniej, piękniej i my sami się zmienimy, jeśli wystarczająco często oddajemy się właśnie takiej modlitwie, modlitwie uniwersalnej, głęboko humanistycznej i ta modlitwa wraca nas sobie samym i myślę, że nie ma nic piękniejszego jak to, że się żyje pełnią i pełnią pełną świadomością.